Witam serdecznie, moi drodzy widzowie. Cześć, cześć i czołem. Kluski z Rosołem. Dzisiaj jest farming. Dzisiaj poprowadzimy was po moim gospodarstwie, którym ogólnie sam... po prostu sam zrobiłem. Znaczy, można powiedzieć, że tak sam zrobiłem. No co to, kariera. Kontynuacja. I wchodzimy na sandomierskie okolice. Mapa. Na której po prostu widzieliście już live'y u agrobraci. Tam było tak pokazane z dupy maryny, ale chciałbym po prostu wam pokazać, jak to na moim gospodarstwie się żyje. Ten live, ten odcinek będzie trwał może 20 minut. Pewnie tak, będzie 20 minut trwał. Także przygotujcie się, że 20-minutowy odcinek będzie. Nie dłużej, bo dłużej to będzie to katastrofa. I teraz będę, jeśli już mi działa ten program ogólnie do czego? No to po prostu do nagrywania, to będę tym programem po prostu nagrywał wam odcinki i wam pokazywał. Także myślę, że miłej zabawy i nie wiem co tam. I obejrzyjcie tego i ciekawie zostawcie subskrypcję. I czasami wejdźcie na Agrobraci, pisujcie sobie Agrobracia. Też im subskrybujcie, nie musicie ten, ale u mnie najważniejsze, żebyście u mnie zostawili. Najpierw u mnie, a potem u nich, bo ja jestem pierwszą, bo ja jestem najstarszym youtuberem. Oni dopiero się kształcą, więc im też możecie zostawić tak, dla współpracy, bo współpracujemy, ja współpracuję z agrobraćmi. No, także... W lecie będą na pewno filmiki z siania, wszystko będzie przez agrobraci robione z muzyką. A ja zacznę streamować i w ogóle streamować z tym. Także tutaj mamy psa, bardzo ładny, prawda? Nazwaliśmy go Reksiodek. No, tu śpimy, oczywiście na leżakach, jak to w farmingu jest. O, tu jest pierwsza maszyna, jelonek. Taka to jest bardzo magiczna maszyna 690-30. Siewnik brudny, jak nie wiem, ale no był w polu, to się ubrudził. Wiadomo, tu jest sznurek, tu są rukawiaka, opryskiwacz, tu jest agro lifta, agregat. Pozdrawiam Mateusza z tego, z którym współpracujemy, on też ma z marki AgroLift, tylko nie agregat, ale też żówkę, także ten, tu mamy głębosz, bardzo fajny, to koparka mini ten z wapnem, oczywiście krowy, co tam dalej, jedziemy dalej, na szybkim trimbiu, tu mamy header o Doniu Holanda, tu jest Sipma prasa, bardzo niedawno kupiona przeze mnie. Tutaj jest do wycinania, wiecie do czego to jest do wycinania, także wam nie będę mówił. To jest przystawka do kukurydzy, do kombajnu. To jest właśnie budynek, którego sam postawiłem. To jest New Holland, który, no właśnie, wiecie po co to jest, ale to jest nowy nabytek taki świeżutki, bo jest czysty. Więc wiecie, które maszyny są brudne, to znaczy, że po prostu są używane, a które są czyste, to są nowe. Czajecie. Kupiłem też dwie przyczepy, 4,5 tony, marki nie wiadomo jakiej, bo tak się tak domyślam, że to jest jakaś marka, ale fajna. To jest na pewno autosanka D55, bardzo pozdrawiam markę D55. No i z tyłu budynku też ten, krowy, tutaj tego budynku oczywiście niedługo nie będzie, bo mnie zaczyna już denerwować, chociaż fajnie, bo mam drabinę i można, wiesz, wychodzić na dach. No bo i tu ma jakąś woltaikę czy coś tam. Epickie dźwięki, prawda? Ja bym powiedział, że normalnie do takiej bramy to niepotrzebne aż takie dźwięki, ale dobra. Aż się chyba zacięły te dźwięki, coś na tej bramie. Oczywiście obornik wyrzucany, gnojówka z rury brana. Fajna ta modyfikacja, bo z rury można wszystko zrobić. Nie trzeba nic wchodzić, ani że ja bardzo lubię tę możliwość. Oczywiście brama dodatkowa.
Obora jest właśnie, będzie wydana przez, znaczy nie wydawana, ona jest na Modhubie. Także po prostu fajna. Drzewo zostawiłem symbolicznie, które po prostu właśnie ten. Oczywiście gramy na Agrokuzynach, jest mapa pozostawiona. No po prostu ja znalazłem tą mapę i przerobiłem. To jest Silos Dobin. Tak, to jest właśnie Silos Bin. Pozdrawiamy. A tu jest kiszonka. Oj, 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 tu uważajcie, jak będziecie tu podchodzić, to zawsze będziecie tak. Także się możecie wystraszyć, naprawdę. Jak na ten. Tu rąbałem sam drzewo na opał, bo zima idzie. To nie pytajcie, co to jest. To jest po prostu. Farmingu to się nazywa pod ten taśmociąg do belek. Ja to tak nazwałem, ale tak fachowo to nie wiem. Oczywiście Białoruś. Białoruś, dobrze mówię. 1250-225. Bardzo fajny. Pozdrawiam. O, w środku to tak wygląda. Nie będę wam pokazywał, na inny odcinek po prostu wam pokażę wszystkie maszyny w środku i ogółem. Tu beczka. To ogólnie jest taki odcinek pokazujący, co się dzieje na moim gospodarstwie. Tu jest oczywiście Karcher. Ogólnie firmy Karcher. To jest, o, ta przyczepa zniknie z mojego gospodarstwa Pottingera, ale to jeszcze nie wiadomo kiedy. Oczywiście przyciski magiczne. Wszystko jest odzorowane co do milimetra. O, belka co tu robi? Zaraz, hop. Dobra, rzuciłem ją. Tu beczki, tu sobie uzupełniam paliwo. No, a kury jeszcze. Tu jest właśnie taka magiczna kurnik, w którym po prostu macie. A właśnie, tu jest kurnik. No, w którym po prostu sprzeszywam sobie kury, tak? To wam się będę pokazywał. Co jeszcze w garażach jest? No w garażach co? No w garażach jest tak, rozsiewacz marki... Marki, co to za marka? Zeus właśnie marki to jest, a to jest właśnie agregat. Nie wiadomo jaki, samoróbka, to jest agregat samoróbka. Ja go właśnie pospawałem, wiecie. Jestem jak ten, jak no... Jak agrybracie, no agrybracie kazali mi pospawać, to pospawałem, zrobiłem swoje tego. To jest oczywiście Massey Ferguson. 560-10. Także bardzo fajny. Pomocniczy. Co mamy tutaj jeszcze? A, tu mamy Amazonkę do wapna. Także, panie drogi Mateuszu, jeśli oglądasz moje filmiki, to polecam ci może zmienić ten rozsiewacz do wapna na ten. Ale jak nie chcesz, to nie musisz. Jest 6-tonowy rozsiewacz do wapna. Bardzo fajny. Tu masz siatkę właśnie taką. Demontowano, nie wiem jak w realu jest, czy on taki jest, ale chyba jest taki, tak mi się wydaje. Tu jest właśnie wałki, no właśnie główny wałek leci przez ten i tu się potem rozdzielają jakimś mechanizmem różnicowym. Tu jest opryskiwacz taki polski, bardzo fajny. Dobra, lecimy dalej, bo jest już 8 minut. No i tu jest moja chałupa, tu jest moja woga. Zaraz wam pokażę jak to odpala. Słyszycie ten pomruk? To jest normalnie pomruk forever. To jest jak normalnie... Jeszcze to ma lampę, patrzcie. Normalnie do cofania. Pip, pip, pip. Także naprawdę polecam wam tą wogę sobie pobrać, gdzieś tam znajdziecie. Jest fajna. Pole po prostu mam, widzicie na minimapce, które mamy pola 93, 94. 116 i 118. Także chyba to tyle po moim gospodarstwie. Pora do odwodzenia. Dziękuję wam za oglądanie filmików. Dziękuję za subskrypcję. Zasubskrybujcie każdy filmik, który obejrzycie moi. Więc na razie.